Cześć, trochę mnie nie było, ale jak wiecie, nie nagrywam często, ale za to nagrywam konkretnie i nie pod publiczkę, zero komerchy, nagrywam tylko wtedy, kiedy jest naprawdę jakiś ważny temat, który trzeba poruszyć. No i jest taki temat, faktycznie się pojawił. Kiedy wracałem z wakacji z nadmorza na początku lipca, słyszałem w radiu informację o tym, że na Szwecję miał miejsce cyberatak. Pomyślałem sobie, no coraz więcej tego ostatnio, bo w maju, na początku maja tego roku miał miejsce atak cybernetyczny na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, gdzie zostały zablokowane dostawy ropy. Po prostu musiano zamknąć rurociąg z ropą, co spowodowało jakieś tam straty wielomilionowe i no, niemałe zamieszanie. Także te ataki stają się teraz takim większym problemem, zauważyliście. 2 lata temu nikt nie mówił o atakach hakerskich. Gdzieś tam coś może się działo, ale to głównie jeżeli chodzi o jakieś wycieki danych, czy jakieś, no nie wiem, komuś konto zniknęło z YouTube'a, czy ktoś dał się oszukać, a to raczej ze swojej winy i nieuwagi, bo ludzie mają piny 1, 2, 3, 4, klikają podejrzane linki, więc sami się proszą trochę o to, że gubią dane gdzieś. No ale też był motyw taki, że serwis Morele, to była akcja w tle właśnie z tą firmą, zgubiła dane naprawdę tysięcy osób, nawet osoba z mojej rodziny znalazła swoje dane na jakiejś stronie. Ktoś te dane kradzione opublikował i ta osoba znalazła swoje dane i natychmiast zmieniła hasła, ale pomyśl, co się mogło stać z osobami, które tych haseł nie zmieniły. Jednak no, problem, o którym Ci powiem, w porównaniu z tym, co teraz Ci powiedziałem, to jest w ogóle niebo a ziemia, bo te oszustwa hakerskie, tych cyberprzestępców, bo to w sumie nie są hakerzy, no chyba że kradną dane, no to jednak coś tam muszą hakować, ale to, co teraz Ci powiem, to jest w ogóle większy kaliber, ale zanim do tego przejdziemy, zachęcam Cię do subskrybowania, do lajkowania kanału. Skromny subik to naprawdę dla mnie wielka zapłata za to, co robię i mnie motywuje, także zachęcam i jedziemy dalej z tematem. Zapewne słyszeliście o tym, że na początku lipca doszło do ataku hakerskiego, czy też cyberataków w Szwecji. Konkretnie mówiąc, nie można było zrobić zakupów w setkach sklepów pewnej sieci. Atak dotyczył też sieci, no, linii państwowych kolei szwedzkich, aptek i stacji paliwowych. Wyobraź sobie, jaki ogrom. To jest no, może nie paraliż państwa, ale jednak bardzo to daje się we znaki i może trudnić życie. Tak? No, idziesz do sklepu, nie możesz zrobić zakupów. To tak trochę jakby był jakiś, wiecie, lockdown albo coś. A to miało faktycznie miejsce w Szwecji. Oczywiście na początku oskarżano, że to państwo, konkretnie Rosja, no ale oskarżanie państwa o atak na drugie państwo w taki sposób cybernetyczny, no moim zdaniem jest trochę takie za mocno naciągane, tym bardziej, że obecnie korporacje są ponad państwami, co jest bardzo widać, więc no tutaj to jest trochę moim zdaniem śmieszne. Już bardziej są to jakieś podmioty prywatne. Zauważ, że kiedyś, kiedy był terroryzm, nie mogę tego słowa użyć, bo mi YouTube zasięgi utnie, ale wiadomo o co chodzi. Kiedyś to miało miejsce tak bardziej fizycznie, nie? Gdzieś tam coś, ktoś jakiś sabotaż robił, ktoś tam coś komuś, boom, wiecie o co chodzi. A teraz obiekty są atakowane wirtualnie i to mnie zastanawia, że dlaczego teraz? W sumie no, podejrzewam dlaczego, bo zaraz pokażę Ci taki krótki filmik, jest bardzo ciekawe porównanie i tak trochę zaszło mi to w głowę, dlaczego akurat użyli tych argumentów, a to za moment. Oficjalnie oskarżono o atak grupę REvil. REvil z angielskiego rewizja, czyli grupa hakerów, która właśnie tutaj miała tą Szwecję napaść, tylko że jest jedna rzecz. Kiedy hakerzy dokonują takich ataków, oni szyfrują dane. No ludzie nie mogą zapłacić, bo dane są zaszyfrowane, płatności, przez to system nie działa, tak? No nie możesz zapłacić kartą, a nie możesz jakby odmówić płatności kartą klientowi, więc w sumie sklepy ostatecznie zostały zamknięte. No i klops, nie? Grupa REvil jest oskarżana o to, że kilka tygodni przed atakiem na Szwecję dokonała ataku na JBS. To jest taki gigant sektora mięsnego, o którym na pewno większość z Was nie słyszała, ja też nie, w sumie przeczytałem dopiero szykując się do tego filmu, ale uwaga, REvil dostało zablokowanie, odszyfrowanie zablokowanych danych JBS-u $11 milionów w bitcoinach, a tutaj w przypadku Szwecji no, nikt się nie chwalił okupem, że chcą okupu, a REvil na swoich stronkach właśnie chwalił się swoimi osiągnięciami, kogo tutaj udało się im oskubać. Nawet były strony, gdzie można było, w darknecie oczywiście, gdzie można było z nimi negocjować cenę odblokowania swoich danych, nie? No, gruba akcja. Tylko że jest jeden mały szkopuł. Kilka dni po ataku ich strony wyparowały. Nie ma ich. Najpierw oskarżają państwo, potem ta grupa REvil. Tak, za chwilę to ci się wyda bardzo, jakby to powiedzieć, zasadne to, co mówię, że dane wyparowały, te strony wyparowały, tak znikąd. No oni sobie szydzili dosłownie z tych firm i z tego, co im mogą tam Biden i Putin zrobić, a to nagle znikają. I za chwilę ci się wyda dosyć interesujące to zniknięcie właśnie. Też oskarżenia na Rosję są o tyle nietrafne, bo Rosja jest jednym z państw, które współpracują na arenie międzynarodowej jawnie. Nawet Biden tutaj ruskich zwolnił z odpowiedzialności. Powiedział, nie, to nie Rosja, na pewno nie. No, Rosja organizuje tak zwany Cyber Polygon co rok, gdzie są poruszone kwestie bezpieczeństwa, planowane jakby wyzwania na przyszłość w zakresie cyberbezpieczeństwa, przyszłych ataków, jak im zapobiec, co na razie się nie da zapobiec, bo można jedynie reagować już po fakcie. Za chwilę Ci powiem też o ciekawym scenariuszu, jaki mi zapowiadają i on się może wydarzy, na moje się wydarzy. No i po prostu spotykają się co rok i rozmawiają o tym, że jesteśmy coraz bardziej zagrożeni, mamy wspólnego wroga jak terrorystów, bo kiedyś był ten, tak, terroryzm, a teraz nagle hakerzy i to tak trochę wygląda, jakby był wspólny wróg globalnie, hakerzy, którzy chcą zniszczyć nas, szarych Kowalskich, tak to jest przedstawiane. Dziwne, że właśnie teraz w trakcie korony, bo jest to pewne powiązanie z tym, w trakcie korony, a nie przedtem, przecież hakerzy istnieli wcześniej, nie? No, a tutaj nagle teraz. Oczywiście spotkanie jest, Cyberpoligon jest wspierany przez, uwaga, Światowe Forum Ekonomiczne. Mnie to nie zaskoczyło wcale, Wam powiem szczerze. No, pan Klaus Schwab, profesor Schwab, który jest głównym architektem tak zwanego globalnego resetu, o którym było niedawno, kilka miesięcy temu głośno nawet w mediach głównego nurtu, oni wprost mówią, że chcą zresetować system gospodarczy, a co za tym idzie model finansowy, model społeczny, na bardziej zależny od korporacji, na niekorzyść państwa, gdzie państwo będzie bardziej wykonawcą korporacji, nie na odwrót, a korporacje są wykonawcami, podwykonawcami tego, co państwo każe, a w przyszłości będzie tak, że to korporacja mówi państwu, co ma robić, czy już tak w sumie jest. W sumie państwo to bardziej usuwają kłody spod nóg wielkich firm, żeby te mogły w danym kraju robić jakieś interesy. Tak to w tej chwili wygląda tak naprawdę. No i właśnie tutaj pan Schwab mówi, że jest potrzebny wielki reset i uwaga, potrzebują do tego jakiegoś kryzysu. No oczywiście kryzys jest potrzebny po to, żeby jakby legitymizować to, że dojdzie do zmian, tak? Czyli musi dojść do jakiegoś kryzysu, żeby usprawiedliwić te zmiany. No to już było nieraz w historii, tak? Zawsze po wojnie zmieniał się ład i wojna, nie chodzi o teorie spiskowe tutaj, tylko o to, że jest to okazja jakby do zmiany czegoś, tak? I oczywiście przy okazji drenażu pieniędzy z dołu piramidy społecznej do góry. Tak jest zawsze, za każdym razem. Cyberpandemia. Oni naprawdę nie kryją się z mówieniem takich rzeczy i tutaj robią to notorycznie. Używają po prostu takiej terminologii. Pan Schwab, tutaj właśnie ten architekt tego wszystkiego, mówił już w wywiadzie kilka lat temu, że w ciągu 10 lat człowiek będzie jakby tworem jakby sprzężonym biologicznie, mechanicznie i informatycznie. To było we francuskiej telewizji, też Ci podlinkuję tutaj to wystąpienie. W sumie zmieścił się w tym okresie 10 lat, już mamy chipy, paszporty koronkowe, Chodzi po prostu o to w tym momencie, że z jednej strony mamy taki absurd, bo z jednej strony dąży tutaj pan Schwab do rozwoju technologii i tutaj namawia, żeby było jakieś tam partnerstwo na tej zasadzie, żeby człowiek był zespolony online, ale coraz bardziej, tak? Już przy koronce jesteśmy bardziej zespoleni z technologią, przed laptopami pracujemy zdalnie w większości. 2/3 ludzi chce wrócić do pracy zdalnej po koronce, a 1/3 deklaruje, że zmieni pracę, jeżeli szef im nie pozwoli pracować zdalnie, albo przynajmniej rozważy coś takiego. Tak? Czyli z jednej strony on chce, żeby ludzie byli bardziej uzależnieni od technologii, a z drugiej strony straszy, że hakerzy, jak będziemy uzależnieni od tej technologii, tak, to hakerzy mogą nam tutaj zagrażać, nie? Czyli co, po tym nowym ładzie już hakerów nie będzie, tak? Mam rozumieć? Problem zniknie. No, to taki paradoks. Jeżeli już wracając do spotkania w Moskwie, czyli do tego Cyber Poligonu, w tym roku rozmawiano właśnie o tym łańcuchu bezpieczeństwa i tutaj pan Schwab w wystąpieniu mówił o tym, że należy zapewnić bezpieczeństwo tzw. ekosystemów. Tu chodzi oczywiście o korporacje. No ekosystem, czyli takie miejsce, gdzie pracownicy podlegający różnym jakby organizacjom wewnątrz jednej większej organizacji, czyli korporacji, jak biorą sobie urlopy w aplikacji, mają tam jakieś dane o firmie, jakiś tam biuletyn firmowy jest wydawany, wypełniasz czas pracy online, wiecie, masz różne aplikacje, jakby ta funkcjonalność firmy jest w tym ekosystemie, tam te dane przepływają, porozumiewasz się z ludźmi, różne są szkolenia, no to właśnie to jest ten ekosystem, tak? Tylko że tutaj Schwab porównuje ekosystem i obronę ekosystemów przed hakerami do tego, jak działają organizacje międzynarodowe i działa Interpol. Myślę, że tutaj nieprzypadkowo użył tego terminu. Właśnie, że Interpol jako organizacja międzynarodowa walczy z przestępczością, to my tutaj tak samo musimy zespolić firmy razem i walczyć z hakerami. Oczywiście, jak tak powiedziałem już przedtem, przy wsparciu państwa i powinno się państwo stopić z korporacjami, tylko że to nie przejdzie na razie bez żadnego kryzysu, bo musieliby ludziom odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Nie? No, nikt nie chce być zasobem, a do tego wszystko zmierza, że tak jak kiedyś, nie wiem, komuchy nacjonalizowały spółki, potem były prywatyzowane po 1989, to teraz firmy odwróciły to i chcą stworzyć coś a la sprywatyzowanego obywatela w ramach korporacji, bo państwu już się nie poskarży, bo go nie będzie tak naprawdę, czy będzie tak tylko, wiecie, taka wydmuszka w sumie. I na tym cyberpoligonie, tutaj wracając do tematu, na cyberpoligonie poruszono dwie kwestie, takie, znaczy nie tylko dwie, ten film ma ponad 5 godzin, naprawdę tam długo trwa to nagranie i takie kocopoły tam nawijają, powtarzają to samo jeden po drugim, że koronka spowodowała, że więcej ludzi siedzi w sieci i są bardziej zagrożeni ci ludzie, bla, 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 bla. W kółko to samo idzie, no to każdy się z tym zgodzi, nie? Że tak jest. I w kółko o tym, że nie ma infrastruktury, żeby się bronić przed tym, ale że będzie, musimy się zespolić, no to cały czas to samo gadają. Ale padły dwie fajne kwestie. Zaczęli demonizować, moi drodzy, kryptowaluty. Czyli już to się od jakiegoś czasu dzieje, że się demonizuje kryptowaluty. No jak ten JBS, ta firma mięsna musiała zapłacić bitcoinami, bo w banknotach to by wykryli tych przestępców, musieliby się zgłosić, tak, po ten haracz. A tutaj no, mogli przecież z ukrycia to zrobić, nie? I są demonizowane te kryptowaluty. Oczywiście na rzecz czego? Pieniądza elektronicznego. Dla tych, co mylą pojęcia, kryptowaluta jest czymś innym niż pieniądz elektroniczny. Pieniądzem elektronicznym płacisz na co dzień w banku, kartą, a kryptowaluta jest to waluta niezależna, niepodlegająca, tak jak bitcoin, niepodlegająca żadnej władzy, niczym władzy tych, co mają dużo bitcoinów i mogą dużo sprzedać naraz i robić spadki czy wzrosty cen, bo tak też się da na giełdzie robić. To jest po prostu giełda, no nie oszukujmy się. Jedna wielka piramida finansowa, tak też można mówić o tym, ale to już nie gadajmy, może już nie chodzi o wchodzenie już w krypto samo, ale po prostu chcą się dowalić do krypto. że to jest złe, bo przestępcy się tutaj finansują w ten sposób. No okej, ale z drugiej strony państwo nie wkładacie know-how do portfela i nie możecie opodatkować, a z jakiej racji macie podatkować twoje zarobione pieniądze? To są twoje pieniądze moim zdaniem. A pieniądz elektroniczny jest pieniądzem w pełni podległym emitentowi, czyli państwu, czyli w sumie banku, w którym te pieniądze trzymasz i wystarczy, że będziesz nieposłusznym obywatelem i o, nie masz pieniędzy, o, wielki reset będzie, padną załóżmy banki na kilka dni, nie będzie neta, tak jak oni zapowiadają, że nie będzie nic przez kilka dni nawet, no to te serwery padną, no to sorry, trzeba nowy porządek wprowadzić, nie ma pieniądza, halo, tylko elektroniczny i od nowa będą musieli ten pieniądz nadać ludziom. Tak to będzie wyglądać. No, gotówki to za chwilę już w ogóle nie będzie. Także tutaj oni chcą, żeby tego pieniądza elektronicznego było więcej, bo on daje kontrolę. Nie? Oni się nie ukrywają z tym, że no, chodzi o kontrolę. No, lepsze od krypto to jest. No. I druga kwestia, już w sumie wspomniałem, tak miałem to bardziej uporządkowane przed sobą w punkcikach, ale już poniosło mnie. Już powiedziałem o tym, że chodzi po prostu o to, żeby to partnerstwo publiczno-prywatne było bardziej zacieśniane, żeby stopić państwo i bardziej centralizować władzę w rękach państwa, tym samym korporacji. W sumie tak to wygląda w otoczce właśnie tego, że jesteśmy zagrożeni przez tych kerów, ale jak oni nam zrobią dobrze do Nowy Ład, to będziemy żyć sobie w bańce dobrobytu pozornego, bo oni tą bańkę będą mogli sobie w każdej chwili przebić, jak im się coś nie spodoba. Także mamy, moi drodzy, powtórkę z rozrywki z terroryzmem, że będzie wspólny wróg, tak jak za komuny, przepraszam, imperialiści byli tymi złymi, a dla Amerykanów my byliśmy tymi złymi krajami bloku wschodniego i w sumie historia się znowu powtarza, tylko teraz jest bardziej nowocześnie, bo hakerzy i komputery, a tu wszystko można usunąć, tu można wszystkie dowody fabrykować, to jest dla nich takie pole popisu. Ja myślałem, że oni po gorące, żeby zdobyć władzę nad światem i kontrolę, bo oni trochę tą kontrolę tracą, widać, że ludzie się trochę buntują, patrzcie na Francję, jakie Macron ma słupki niskie, no nigdy takich nie miał chyba. Myślałem, że jakiś atak, kurde, kosmitów zrobią albo czegoś, bo już nie miałem pomysłu, jak oni mogą na tym zapanować, a tutaj hakerzy, no idealne, nie? Z mojej strony to tyle, dzięki za suby, dzięki za lajki i do zobaczenia do następnego materiału.